Dziennik pokładowy, 1 czerwca, godzina 15:10, pustynia Atacama. Krążę tutaj już od 2 miesięcy. Skończyły mi się zapasy jedzenia i wody. Nie wiem, co zrobię dalej. Temperatura w słońcu wynosi 270,3 stopnia. Jak widzicie, nie ma koło mnie absolutnie ani jednej żywej duszy. Jest to prawdopodobnie mój ostatni film. Nie wiem, czy dojdę jeszcze do WK sklepu i zrobię trening, ale zawsze was kochałem. Dziękuję za 2 lata kanału. Czy to ptak? Czy to samolot? Proszę państwa, wczoraj był trening w McFitie, dziś jest trening w MagFit. Jest ze mną, wreszcie powrócił po ciężkiej kontuzji, niezwiązanej z siłownią. Niesamowity, jedyny w swoim rodzaju, Piotrek. Pseudonim Masakrator. Czy jest jakiś inny, nowy pseudonim? Kowinox. Co, wszedł... Ktoś oglądał Kapitana Bomby, to ogarnął. Co to i co, kupiłeś sobie motorek za Patronite'a, tak? Wchodzi za co i za ile. Pewnie zastanawiacie się, co się kryje w pełnym niespodzianek i tajemnic WK sklepie. Tu jest metamfetamina, tu jest trenbolon, tu testosteron, a tutaj największy steryt z tych wszystkich. Pozwolę sobie zrobić krótką recenzję McFita. Pierwsza sprawa to tu jest klima, więc się zajebiście ćwiczy. Druga jest sprawa taka, że wszyscy dostali kontuzję poza nami, więc jest bardzo pusto. I trzecia sprawa, nie trzeba zbyt dużo, żeby zrobić siłownię. Stojaki, drążek, ławka. Z czego wam potrzebna, tak. To ławka tylko. Tylko ławka się liczy. Kupujesz ławkę, kupujesz... Ile teraz wyciska taki przeciętny, szalony brat na ławce? Z 200 kilo, no. Bo mniej to się nie opłaca, mniej to słaby wynik. No i tutaj wspomniane 200 kilo. Przecież wyciskałem 200 kilo. No tak. Każdy, kogo byś nie spytał, to wyciska 200 kilo. A ja nigdy nikogo nie widziałem na siłowni, kto by tyle robił. Oprócz megafona, który zrobił. A, no. Megafon. Tylko, że on nie pisze w internecie, że wyciska 200 kilo. No bo im więcej wyciskasz, im więcej podnosisz, tym mniej się tym chwalisz. Tutaj zobaczcie nowe krążki. To jest krążek 50 kilo. To jest wymyślony przez NASA nowy rodzaj krążka. To nie patrzcie na to, że pisze tutaj 20, bo to nieprawda. Rzeczywiste 20 to internetowe 50. To ile wyciskasz na klatę, to jest jedyna taka rzecz, którą się bardziej chwalisz i którą bardziej zmyślasz w internecie niż długość penisa chyba. No tak. To i staż. Nie? Bo zawsze ludzie, wiesz, odliczają sobie przerwy i wtedy, kiedy nie mieli planu treningowego, to wtedy tak jakby... I sobie dni nietreningowe odliczają. Jaki masz staż? A, 2 tygodnie. Oj, teraz wytniesz. Ten jak buk estetyki. Czekaj, wczoraj było Boże Ciało. Mówisz to coś? Ale nagrałem to, ale przeżywał tą serię. 60 kilo po... Piotrek stwierdzi, że już nie będzie ćwiczył pod siłę, bo... Nie, bo tylko pod rzeźbę. Za dużo komentarzy, że tylko chamska siła, a nic nie wnosi żadnej merytoryki. Zero wiedzy, zero merytoryki, zero umiejętności. To przechodzisz teraz na ćwiczenie merytoryczne. Ćwiczenie merytoryczne. Czyli nie ćwiczysz, tylko po prostu gadasz. No. A, tak niektórzy robią na YouTubie. Gangsta muzyka w tle. Tutaj za oknem plaża i morze. Kalifornia. Heavy Mac workout. Przestaniesz w końcu pierdolić, zaczniesz ćwiczyć? What's up, guys? Piotrek ostatnio wyczytał gdzieś w necie, że najważniejszy jest tonaż, niezależnie od kilogramów, więc dziś wymyślił, że zrobi 100 serii po 5 na ławce, 60 kilo. Nieważne, że mały ciężar, ważne, że dużo kilogramów na rzeźbę. Plus 100
super serii z... Z podciąganiem. Na drążku, który jest śmieszny. Jak to było? Film antagonistyczny? Jak to było? Nie wiem, nie mam pojęcia. No tak, przecież ty się nie znasz na niczym. Kojarzy się może gdzieś tam w Sopocie, w górach. Są takie kręcące się drążki, że jak wejdziesz na drążek i wytrzymasz tam minutę, to dostajesz 100 zł. No to, to jest właśnie jeden z tych drążków. Piotrek, słuchaj, robimy zakład. No. Jeśli wytrzymasz na tym drążku minutę, to dajesz mi 100 zł. Słaby zakład. A jeśli nie wytrzymasz, to ty mi dajesz 100 zł. Przekształcenia wzorów Pitagorasa i Thalesa. Siła razy siła równa się technika. O kurde, mamy tutaj coś ciekawego. Tego jeszcze nie było. O kurde. Co z tego wyniknie? Usiądzie? To chyba... Ja bym mogę barków za siebie. Chyba na sekcję kalistyniki musisz się przepisać. Spójrzcie tutaj. Sięgam sobie po dobry sos czosnkowy. Co znajduję? O kurde. Magnezja. Także... A, to taki granulowany. W ogóle cześć Kaja, witam na filmie. Co ty tutaj, jak tam się trzymasz? Co robisz? Wyciskasz? Zobaczcie, jaki ma kształt rewelacyjny. Łopatki generalnie znajdują się tutaj. Tu jedna, tu druga. No. Taka trzyczęściowa. No. Także można liczyć progres plus 10 kilo do każdego ciężaru. I mówisz, że ile ta sztanga waży? 17. Właśnie. A wszystkie moje rekordy padły na niej. No. Jakby się okazało, że okrągłe wyniki... No... Fatalnie. 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 Dobrze to podsumowałeś. Zgadnij, co mogę ci zjeść. Typowy produkt na redukcji dla mnie. No pewnie możesz zjeść jakąś pizzę Giuseppe. Albo batonik. Pizzę Donatello. Pizzę Donatello. Pizzę Donatello. A, to słuchają tam wszyscy. Jedz co chcesz. Głoduj jak chcesz. To ma dieta. Podobno to prozdrowotna dieta. Kurde, tam jest pełnoziarniste ciasto, ale to jest pierwsze filmu. Poprawdzie, to jest dieta typu paleo. Tak jak jaskiniowcy znajdowali jakiegoś mamuta i później 3 dni nie jedli, to tak ty znajdowałeś właśnie pizzę, która zajmuje ci całe makro i później 3 dni nie możesz jeść. Ty, ale możesz się śmiać, ale no tak, pełnoziarniste ciasto jest z pełnoziarnistej mąki. Są warzywka, papryka tam jest, kurczaczek jest. Tak. Teraz, proszę Państwa, pokazujemy pierwszą część merytoryczną w tym filmie. Piotrek uczy się robić fronty. Jak widzicie, tutaj samą sztangą jest brak mobilności, która powoduje, że sztanga mu troszkę ucieka. Zaraz poprosimy Piotrka, żeby odłożył sztangę na stojaki. I zaraz pokażę Wam jeden magiczny trik, który poprawi jego mobilność. Teraz, proszę Państwa, dokonaliśmy jednej zasadniczej zmiany w stosunku do ostatniej sceny. Tą zmianą jest dowalenie ciężaru. Spójrzmy, czy poprawiła się jego technika. Okazuje się, że jego łokcie są teraz trochę wyżej i jest w stanie wykonać to ćwiczenie bez połamania się. Aczkolwiek wciąż daje mu 2 na 10. Na szczęście Piotrek wie, jak ważna jest mobilność. Także kupił sobie za 15... Za ile kupiłeś tą gumę? No, za 20. Także kupiłem sobie za 20 Zico gumę taką i teraz poprawiam swoją mobilność. Bądź jak Piotrek, popraw mobilność. Jeżeli lubicie rap, to wpiszcie sobie na YouTubie Madafakerski Madafaker. I to chyba będzie pierwsza pozycja. Polecam, dobry typ, dobry rap robi. To jesteś ty, tylko że w przebraniu, czy nie? Nie, na pewno nie jestem ja. Możesz weź odpal na tym, na telefonie, zobacz. Nowie, tobie twoje wyniki, bo ty nie znasz profilaktyki. Zniszczę ciebie w tym momencie, bo to moje jest zajęcie i rzucę na ciebie. Słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, jakie maszyny warto kupić do swojej własnej domowej siłowni. Oto jedyna maszyna, która będzie wam przydatna. Słuchajcie, właśnie obliczyliśmy, że jest tutaj około, łącznie ze wszystkim, co jest założone, około 340 kilo samych obciążeń, do tego masa sztangi, także wydaje mi się, że wreszcie te wszystkie zmyślone wyniki z internetu by mogły tutaj przyjść i robić. Chociaż tutaj, jak sobie zerkniemy, mamy napis, że jest 700 kilo max. Także niektórzy internetowi siłacze wciąż nie będą niestety mogli tutaj wykonać swoich
ćwiczeń, bo tylko do 700 kilo. To dosyć mało. Ale tak się nie śmiejąc, no, kończymy trening, targam fronty. Bardzo fajnie się tu ćwiczy, jest mega dużo przestrzeni, mega dużo ciężaru i wcale nie potrzeba dużo, żeby zrobić sobie siłownię.